Mam wieczór właśnie. Będę sobie jadł ciasteczka. O. To gorąco. Kolego. Ty tak lubisz ogórki? Na słodko? Nie, z czurą. Ja, a cappuccino zrobiłeś. Herbatę. Kubek. Jaką herbatę? To herbata jest? Tak. To herbata? Jak to cappuccino jest? To mexicano czysto. Ona taka ciemna. A, no, cappuccino ciemna. Ty to potrafisz właśnie wymyślać. To rób co chcesz. To twoje życie, a nie moje. Ja sobie w nowym kubku kupię kolę. O, tyle czasu stoi. Ciastkami można sobie. O kurde, a dobrze, nie wyleciało. Nowego kubka. Co dzisiaj braliśmy z podwórka. O. To jest. O, to prawie co wcześniej kupiłem, co wypływanie. O, się rozpuści. O, czekam. No sam raz. Ta godzina. A o tego pozdrowie tego. Co na Sienkiewicza go widziałem. Poznał mnie. Opowiadał. Też ma ogólny kanał swój. A był Powódź była za granicą. To był, opowiadał, że był żoną i prosił, ja wcześniej Ciebie pozdrawiam, pozdrawiam Ciebie. No i dziękuję, że też sam powiedziałeś, że też mnie ogólnie oglądasz. A ja jeszcze muszę zobaczyć. Jutro wejdę, zobaczę ten kanał twój. Ta godzina.
zaraz dziewiąta. A jeszcze za 15 dziewiąta jeszcze byłem. Już długie są dni. To do czerwca, do 20 chyba pierwszego. Później będą krótsze dni. Później będzie lato. Lato z bananami, nie lato z bananami. Nie trzeba wesołe. O, przepraszam. Bo ciasko jadłem. O. O. Właśnie widziałem. Cztery przyjechało. Mieli cztery piwa. Ja do takich osób nie wychodzę. Ja z takimi ludźmi nie rozmawiam. A jak Krzyśka powiedziałem, ale Krzyśka czekoladę mieli. A Krzysiek pogonił ich. Słuszna decyzja. Nie będziecie z nas. Ja nie jestem żadnym jakimś alkoholikiem. Kiedyś używałem alkoholu, ale teraz ogółem nie spożywam. I po prostu proszę ode mnie się odczepić. A pozdrawiam Asię, Basię. Nie odzywa się tak do mnie. Obraziła się, czy co? Może ma kogo innego. Ja nie będę przeszkadzał dla niej w życiu. Już. Kruszynka. Ciastka. Może naprawdę wreszcie jakaś kobieta się zainteresuje się mną. Bo już są kobiety. Przychodzi lato. O, też pozdrawiam. O. Wcześniej na rybach statkiem pływali w Anglii. A teraz mają weekend, sobie zrobili lato, odpoczynek, pokazywali właśnie, o, plaże, kurde, ile tam ludzi było, fajne takie miejsce. O, mam papiery, miałem, że paszport założyć, ale kurde dzwoniłem, nie wiadomo jak tam się dostać. Zapraszali mnie na lato. Ale na razie, sami widzicie, lajtów nie robię. Dałem sobie ogólny spokój ludziom, żeby nie wysłuchiwać, co ludzie głupoty gadają.
Ja w jakiś sposób nagrywam filmy, wrzucam, pokazuję się wam i po prostu w taki sposób zarabiam na swoje utrzymanie. Nie pragnę być bogatym jakimś człowiekiem. Bogactwo źle wchodzi ludziom, bo nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi robić i po prostu głupieje głowa. To właśnie mogę wam powiedzieć. Popiję właśnie, się rozpuściło. W czerwcu będę robił lajcy. O właśnie. Za 10:09 życzę wszystkim, którzy są chętnie mnie ogółem oglądają. Też pozdrawiam ich. Ale nie będę wymieniał, kogo ja mam. Ktoś do mnie zadzwonił, żeby kogoś pozdrowić. A w jaki sposób mam ciebie ogółem pozdrawiać? Jak ja ogółem nie wiem, jaką ty jesteś osobą? Do czego ty ogółem dążysz? O, mogę pozdrowić właśnie, co by mam wspaniałe biuro księgowości. To właśnie dzisiaj, jak byłem, nawet musiałem takie pisma odebrać, podpisane przeze mnie i przez dyrektora. No i ta osoba, no księgowa, pisała w komputerze całe to i dawała mi do podpisania. I ułem, podziękowałem i miłe słowa. I zawsze tam bardzo chyba lubią, jak tak samo jak mężczyzna normalnie się odzywa do mężczyzny, tak samo są kobiety, są różne, są grubsze, cięższe, zgrabniejsze. Trzeba ze wszystkimi normalnie rozmawiać, a nie po prostu. No, są bogaci ludzie i biedni. Nie ma po prostu, że komuś powolutku w jakiś sposób układa się w życiu. Tak jak dzisiaj, po co ta osoba przyskakuje, to zobaczyłem, to myślałem, że tędy przez płot, to on przez siatkę będzie wychodził, to chciałem nagrać, pokazać, jacy ogółem ludzie są. Dokuczacie dla mnie i tak samo dla Krzyśka. To wam proszę, żebyście tego nie robili. Po prostu my sobie normalnie spędzamy czas. My się teraz ostatnio widzieliście. Nie kłócimy się. W jaki sposób ja chcę pomagać dla Krzysztofa, żeby on po prostu był w domu. Ja tyle czasu, w jaki sposób. Sami widzieliście, jak wcześniej ta osoba chorowała, ale ogółem zdrowieje, prawie zdrowa ogółem jest. I chwała Bogu, że to tak się ogółem stało. I na ten temat co mogę powiedzieć?
życzę. Ciasteczko jeszcze zjem. Miłej nocy dla wszystkich. A już się, 9 godzina już się ściemniło. Ale jaka pewne sprawy musiałem dzisiaj załatwiać, to jak wychodziłem, bo ubranie co poprałem, cały to wynosiłem na sznurek, to po prostu taki wiatr był nieprzyjemny. A później to tak się zrobiło, że już nie wiało, cieplej się robi. No, bo to już do lata idzie. Musi cieplej być, musi wszystko powolutku, powolutku rosnąć, jak to się mówi. O, byłem właśnie na poczcie. O! A drogie są truskawki, koszyk. 12 zł ja widziałem. Bo to początki. Znaczy początki to już nie początki, ale będę musiał kupić. Jeszcze. Ale najlepsze malinowe są. Truskawki. To właśnie wam chcę powiedzieć. Oj, i chcę powiedzieć, właśnie też przyszło całe to wszystko. O, też właśnie poszedłem, pojechałem, ugłem i po prostu wymazałem. Bo jak ja byłem w Krakowie, to u Moniki mieszkałem 3 tygodnie. Później po prostu było tak, że za 500 zł pokój plus ile się światła opłaci, napali się. To po prostu to było nieporozumienie. Po prostu w jakiś sposób na samym początku układało się nam, ale później po prostu to się pokręciło i po prostu postanowiłem, bo jak kończyłem terapię, to było zaznaczone całe te, znalazła to gdzieś tam niedaleko, to budynek był, pamiętam, i po prostu pokój, łazienka, całe to wszystko, tam dwupokojowy, tam jedno było pokojowy, ale ogółem myślę, że no Krzysztof, no ogółem no, byłem na terapii, pojechałem robić z sobą coś. I widziałem, Lajty robił z kimś i po prostu nie był z tego zadowolony i się ogólnie martwił, że ja po prostu już tutaj nigdy nie wrócę. Ale udało się to, że no, w tym czasie, zobacz, ja byłem na terapii, to jeszcze nie chorowałeś, tak jak zachorowałeś na tą cukrzycę. To ja w jakiś sposób przyjechałem całe to i tak się stało, jak się stało, że po prostu pierwszy raz zadzwoniłem do Pawła z Warszawy,
za półtorej godziny. Za półtorej godziny? Za dwie, nie mówię, za pół godziny wyjeżdżę z domu. Dwie godziny to będzie tutaj i po prostu widział, bo ja widziałem, jaka była sytuacja już i po prostu Paweł z Warszawy dzwonił do lekarza. Lekarz ze szpitala nie chcieli ogółem przyjechać, to po prostu musiał zadzwonić do prywatnego lekarza i lekarz przyjechał i po prostu zobaczył, jaki jest stan Krzysztofa. To moment po prostu zadzwonili po prostu po karetkę i co przyszli, wzięli i razem Krzysiek na początku w karetce, my w samochodzie, a z tyłu też karetka była. Ochrona, widzicie. To powinien w jakiś sposób być wdzięczny Krzysztof, że nie olałem tego. I powinien trochę inaczej się odnosić do mnie. Ja nie jestem dla niego żadnym wrogiem. I to chcę wam powiedzieć. I dobranoc.